Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wyjątkowo do rozmowy zaprosiłem naszego reportera, dziennikarza, interwenta, szefa Porozumienia Rawskiego, Andrzeja Słonawskiego. Chcielibyśmy porozmawiać króciutko o sprawie, która jest bardzo bulwersująca i która zasługuje na to, żeby została upubliczniona. Byłeś niedawno na interwencji w gminie Sieroty. To jest bardzo taka właśnie skandaliczna historia, gdzie zdaje się już niedługo, bo na koniec czerwca będzie rodzina zastępcza, rodzina z ośmiorgiem dzieci pozbawiona domu. Tak, nie jest to gmina Sieroty, jest to miejscowość Sieroty, jest to gmina Wielowieś, jest to gmina położona w obrębie Gliwic. Rzeczywiście, sprawa dotyczy skandalicznego wręcz postąpienia, czy też postępowania przez jakiś już dość długi czas praktycznie z 11-osobową rodziną. W tej rodzinie oprócz trójki biologicznych dzieci znajduje się 5 dzieci specjalnej troski. 4 z nich są to dzieci z zespołem FAS, czyli płodowego uzależnienia od alkoholu, rzecz bardzo trudna w początkowym okresie do zdiagnozowania. Sprawa rozpoczęła się tak naprawdę przed laty, wtedy kiedy rodzice, małżeństwo Madziaków, pan Piotr, i tu też taka dość ciekawa historia, pan Piotr jest lwowianinem, który przyjechał do Polski, uważając, że tu jest kraj cywilizowany, że tutaj... Ale jest to młody człowiek. Jest to młody człowiek. Człowiek, który ma wykształcenie pedagogiczne, jest terapeutą. Małżonka Małgosia również jest polonistką z wykształcenia. Są to po prostu nauczyciele, którzy pracowali w szkole w miejscowości Piotrków Trybunalskim. W Piotrkowie. Tak. Spotkali w czasie wakacji dzieci z pogotowia opiekuńczego w Gliwicach. Wśród gromadki dzieci była malutka Laura, dziecko niewidzące. Ta bieda tego dziecka, ta jego bezradność wywołało w tych ludziach ogrom empatii. Postanowili to dziecko przysposobić. I tak też się stało, jako że byli mieszkańcami Piotrkowa, natomiast dziecko było państwowe, było własnością PCPR-u Gliwickiego. Tak. Tak niestety, tak to wygląda, to PCPR decyduje o wszystkich. PCPR, czyli... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. I jako że to dziecko było na stanie tego PCPR-u, musieli całą procedurę przysposobienia rozpocząć właśnie tam na Śląsku. To zakończyło się sukcesem, zostali dla malutkiej Laury rodziną zastępczą. Wrócili do Piotrkowa. Po kilkunastu miesiącach odezwał się właściciel fundacji właśnie z terenu powiatu gliwickiego i zaproponował stworzenie na terenie powiatu gliwickiego rodzinnego domu dziecka, który mieliby objąć. Po przemyśleniach skontaktowali się więc z jednostką PCPR-u z powiatu gliwickiego. Tam uzyskali informację, że są do zabrania do rodziny, którą już wtedy tworzyli, do rodziny zastępczej 3 dzieci. Po przemyśleniach doszli do wniosku, że to wyzwanie podejmą. Sprowadzili się do wynajętego mieszkania w Gliwicach. Oczywiście to wiązało się z zamknięciem wszystkich spraw na miejscu w Piotrkowie, tak. W związku z czym przyjechali z całym dobytkiem. Oni mieli mieszkanie w Piotrkowie, tak? Mieli dom. Wrócili i z całym dobytkiem przyjechali do Gliwic. Tam okazało się, że rzeczywiście ta trójka dzieci przeznaczona do przysposobienia i umieszczenia w rodzinie zastępczej znajduje się na miejscu, ale nikt im nie powiedział, że jest to rodzeństwo 4-osobowe. W związku z czym zdecydowali się nie na proponowaną trójkę, ale zabrali całą 4 dzieci. Czyli to już 5, bo najpierw ta dziewczynka, tak? I w tym momencie... I teraz 4 tego rodzeństwa, tak.
W międzyczasie przyszła na świat. To znaczy cała czwórka właśnie upośledzona tym syndromem FAS. Mhm. Natomiast piąta, Laura, ta pierwotna, dziecko niewidzące, tak. Zaraz stali się twarzą ogromnej kampanii na terenie powiatu gliwickiego i wszystkich ościennych powiatów. Praktycznie znani byli w całym województwie. Kampanii byli, społecznej, tak? Tak. Byli pokazywani jako ludzie, którzy zdecydowali się na bezmiar dobroci wobec dzieci pozbawionych rodziny, pozbawionych miłości rodzicielskiej. I ta kampania zaskutkowała tym, że fundacja z Newcastle w Anglii zobowiązała się do zakupienia dla tej rodziny domu. Na Wyspach została zorganizowana publiczna zbiórka. To zaowocowało zebraniem takiej kwoty. To jakiś Polak, tak, tam na Wyspach? Nie, to jest Anglik, finansista z Londynu, który jest takim działaczem w sferze charytatywnej. W grupie osób stworzyli właśnie taką zbiórkę. I rzeczywiście ta zbiórka zaowocowała tym, że zebrali wystarczającą ilość pieniędzy na zakup domu. I tutaj proszę pamiętać, na zakup domu, ale dla rodziny Magdziaków. Na każdej ulotce, w każdym artykule, nawet tu u nas w kraju, ta kwota miała być przeznaczona, czy też cała ta akcja miała być przeznaczona dla rodzinnego domu Magdziaków. W 2008 roku została sfinalizowana transakcja, ale rodzina Magdziaków wtedy to się dowiedziała, że nie została właścicielem tego domu. Właścicielem tego domu została fundacja, która sprowadziła ich na Śląsk, fundacja z miejscowości Paczyna, 11 kilometrów od Sierot, która właśnie ta fundacja za pieniądze zebrane przez Anglików. To jest fundacja rodzinnej opieki zastępczej, Nasz Dom Zastępczy. Mhm. Prezesem tej fundacji jest pan Ireneusz Kopania. Okazało się właśnie, że właścicielem jest ta fundacja. To wynika z aktu notarialnego, do którego dotarliśmy, że w 2008 roku za kwotę 240 tysięcy fundacja zakupiła dom. Ja rozumiem, czyli to było tak, że fundacja Kopani miała konto, na które zostały przekazane pieniądze zebrane dla Magdziaków z Wielkiej Brytanii. Tak. I ta fundacja jako pani, zamiast przekazać te pieniądze dla Magdziaków, żeby Magdziakowie zakupili dom, ta fundacja Kopani zakupiła dom i dała i go jakby podnajęła Magdziakom, tak? To znaczy ona go użyczyła. Ona go użyczyła w fatalnym stanie. Ten dom, który został zakupiony, oprócz murów nie miał nic. Nie miał mediów, nie miał prądu, nie miał kanalizacji, ogrzewania. Ten dom, wtedy kiedy rodzina już zdecydowała się na prawach narzuconych przez fundację w tym domu zamieszkać, zaczęła własnym sumptem go remontować. Jako że mieli państwo Magdziakowie zdolność kredytową, bo tak jak wspomniałem, do niedawna pracowali jako nauczyciele, mieli różne dodatkowe zajęcia, w związku z czym te ich dochody poprzednie pozwalały na to, żeby zaciągnąć kredyt. I taki kredyt zaciągnęli. W sumie były to dwa kredyty i oba opiewały na kwotę ponad 60 tysięcy złotych. Które... Na remont. Na remont, na meble, na wyposażenie. To znaczy domu, tak, oni te pieniądze przeznaczyli tak naprawdę na ten dom, na dostosowanie go do warunków, które dziś tam można zastać. Do warunków rodziny składającej się z dwóch dorosłych? Tak, z dwóch dorosłych i z ósemki dzieci. I z ósemki dzieci. I z ósemki, już w tej chwili z ósemki dzieci. Bo trójkę mieli własne, tak? Tak, trójkę dzieci biologicznych i pięcioro przysposobionych. Sprawa wydała mi się na tyle bulwersująca i warta podjęcia, że otrzymałem od nich informację, że z dniem 30 czerwca tego roku
Fundacja wypowiada im umowę najmu, czy też umowę użyczenia tego domu. Czyli ich wyrzuca na bruk, tak? Wyrzuca ich na bruk. Skandaliczne jest to postępowanie, bo tak jak mówię, ci ludzie byli twarzą kampanii. I to dla nich były zebrane te pieniądze i to miał być ich dom. Dla nich zebrane były te pieniądze i byli do końca przeświadczeni, do momentu, kiedy dziwnym trafem dotarli do informacji, że tak naprawdę nie są właścicielami, a są tylko takim kwiatkiem do kożucha fundacji pana Ireneusza Kopani, zaczęły się ich problemy. Problemy tak ze strony fundacji, jak i ze strony PCPR-u. Doszło do tego, że zgłaszane problemy z tą czwórką dzieci, tych dzieci upośledzonych, poczytywane było jako chęć pozbycia się ich z rodziny, bądź też zwróceniu, co brzmi byle jak, no ale tak w tych kategoriach należy tą sprawę. Kto to tak interpretował? Interpretowali pracownicy PCPR-u. To wynika z protokołów spotkań, gdzie na przykład pani Małgorzata zgłasza problem zdrowotny, czy też psychiczny z którymś z tych dzieci i wskazuje sposoby rozwiązania, czyli jakąś terapię, jakąś pomoc psychiatryczną. I to jest odczytywane jako problem związany ze sprawowaniem opieki nad dziećmi. Przy tym trzeba problem pamiętać... Problem w stylu, że sobie nie radzą, tak? Że sobie nie radzą. Tu trzeba bardzo jasno powiedzieć, że nikt tych ludzi nie uprzedził, że te dzieci są naznaczone tym syndromem. Aha. Oni nie mieli żadnej wiedzy, jako że w początkowym okresie życia takiego dziecka to się w żaden sposób nie ujawnia, bo dziecko leży, raczkuje. Natomiast wtedy, kiedy te lata mijają, zaczynają się problemy. Takie zwykłe, dostosowawcze. Te dzieci trzeba zadaniować, nie można obarczać ich jakąś szerszą odpowiedzialnością za cokolwiek. Nie można wyznaczać ich kilku celów, czyli no, są to takie ograniczone oddziaływania te rodzicielskie, natomiast Magdziakowie temu na każdym kroku sprostali. Czyli jeżeli, gdy brali te dzieci z tego PCPR-u, czyli nie, po pierwsze nie dostali takiej informacji, a czy kiedykolwiek dostali z tego PCPR-u na przykład jakąś tam historię choroby, historię leczenia tych dzieci, takie rzeczy? Do dzisiejszego dnia, mimo że upływa już ponad 4 lata, jak sprawują opiekę nad tymi dziećmi, absolutnie żadnej dokumentacji medycznej, jakkolwiek PCPR jest z mocy ustawy zobowiązany do tego, aby taką historię przekazać, tych dokumentów nie otrzymali. O przypadłościach tych dzieci dowiedzieli się zupełnie przypadkowo wtedy, kiedy z bardzo prozaicznych jakichś powodów kontaktowali się ze służbą zdrowia. Bądź to któreś dziecko zachorowało, bądź to trzeba było zrobić jakieś badania okresowe. A na Śląsku, jak wszyscy wiemy, pokutują jeszcze, i to całe szczęście dla Magdziaków, karty chipowe. W związku z czym w każdym ośrodku, do którego się zwracali z którymkolwiek z dzieci, okazywało się, że te dzieci były diagnozowane już wcześniej, jako niemowlęta, jako bardzo małe dzieci. I zostało zapisane na tym chipie, tak? Tak. I wtedy krok po kroku zaczęli zdobywać tą wiedzę o chorobie, czy też o upośledzeniu tych dzieci. Na czym polega problem tak naprawdę? Tak, na czym polega problem. Te dzieci w tej chwili chodzą do szkoły, ale po dopiero 4 roku po sprawowaniu przez nich opieki, rodzinie Magdziaków, wbrew woli PCPR-u, na skutek postanowienia sądu udało się te dzieci zdiagnozować. Mhm. Te dzieci momentalnie otrzymały stopnie niepełnosprawności. Te dzieci na podstawie tego stopnia niepełnosprawności zostały zdiagnozowane jako dzieci, które powinny uczęszczać, też pobierać naukę Andrzej, w szkołach specjalnych. W jakim wieku są te dzieciaki? To jest przedział wieku od 6 do 12 lat. Imiona czyli... pamiętasz, bo to są konkretne... Tak, no, to są konkretni mali ludzie. Konkretni mali ludzie. Więc ta najpierwsza,
ta dziewczynka, która ma problemy ze wzrokiem. Jest to chyba najbardziej żywa taka istota, mimo że nie widzi. I ona ma na imię, na nią wszyscy mówią Luśka. Natomiast ona w takich kontaktach zawsze mówi, że jest taką żywą, znaczy no trudno mi jest mówić. Natomiast jest jeszcze oprócz właśnie Lusi, jest... Lusia ile ma lat teraz? Siedem. Jest Marzenka, najmłodsza, sześciolatka. Jest jej brat, który jest rówieśnikiem z kolei mojego syna, ale na przykład kościec i budowę ma w medycznych papierach określone na czteroletnie dziecko. Czyli dziesięciolatek, tak. Czyli tak zapóźniony jest jego rozwój, nie tylko psychiczny, ale i ten fizyczny. Jest kolejny chłopiec, który ma na imię Daniel. Jest najstarsza... Daniel ile ma lat, pamiętasz? 10-11 w tym przedziale i jest najstarsza Natalka, 12-latka, tak. Te dzieci czeka w niedługim czasie wyprowadzka i tak naprawdę nie wiadomo dokąd. Jeśli ta rodzina nie znajdzie dachu nad głową, to cała ta przysposobiona część rodziny Magdziaków trafi najprawdopodobniej do jakichś zakładów specjalnych, Andrzej, do jakichś domów specjalnych. Byłeś tam, przygotowywałeś te materiały, badałeś tą sprawę dokładnie. Powiedz mi, czy w takim wypadku, jeżeli pieniądze, które były zbierane na określoną rodzinę, na dom dla tej rodziny, natomiast one zostały wykorzystane przez fundację, prawda, która po pierwsze zakupiła dom na siebie, a po drugie teraz tą rodzinę wyrzuca, czy tak naprawdę nie mamy w tej sytuacji do czynienia z przywłaszczeniem majątku? To znaczy tak, rodzina Magdziaków od lat była niejako ubezwłasnowolniana. Ci ludzie nie mieli czasu na analizę dokumentów, na dopytywanie o niektórych sprawach. Oni cały czas byli pochłonięci... No, opiekują się ósemką dzieci. Dokładnie. Dokładnie. Jak trudna to była rola, niech świadczy fakt, że tata właśnie pani Małgosi również pożyczył życie szczęśliwego emeryta i z Piotrkowa Trybunalskiego przyjechał do nich. Pomaga. I tam im pomaga. Jest to starszy człowiek, ale bardzo taki naprawdę no, ostoja spokoju i tak dalej, w związku z czym on z tą rodziną tam funkcjonuje. Pytałeś mnie, jak wygląda to od strony formalno-prawnej. Ja będąc tam na miejscu, zajrzałem do KRS-u tej fundacji. Zobaczyłem dokumenty, których nigdy na oczy nie widziała rodzina Magdziaków. Fundacja powstała, czy też została zarejestrowana w 2002 roku. Pierwsze jakiekolwiek sprawozdanie finansowe, jakikolwiek bilans złożyła dopiero w 2009 roku, za rok poprzedni, czyli za rok, w którym została przeprowadzona transakcja. W tych bilansach są bardzo takie, no, mało konkretne informacje, bo jest tylko przychód, nikt nie pyta. Czy w sprawozdaniu, które złożyła fundacja, jest zawarty ten majątek, który został przejęty i ten dom, ta nieruchomość? Nie ma absolutnie śladu na to, że pieniądze pochodzą właśnie z tej publicznej zbiórki w Anglii. Jest tylko napisane, że to przypływ z działalności statutowej. Natomiast nie ma śladu domu, nie ma śladu placu, na którym ten dom stoi. I kolejne sprawozdania, kolejne bilanse również nie pokazują.
chociażby nakładów poniesionych na adaptację tego budynku, bo jak wspomniałem, ten budynek był w stanie no, totalnej ruiny. W związku z czym... Żeby go wykorzystywać, to pomimo, że to nie był budynek rodziny Magdziaków, to Magdziakowie zainwestowali w to te tak. kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak, kilkadziesiąt tysięcy, nie tylko pieniędzy. W remont, ale i w wyposażenie. I tutaj dochodzimy do takiego clou programu, bo rzeczywiście w tym okresie, kiedy Magdziakowie zamieszkiwali sieroty, została wszczęta procedura o... założenie w tym budynku rodzinnego domu dziecka, tylko że nie przez rodzinę Magdziaków. Pojawiła się pani Rau, która już była dyrektorem rodzinnego domu dziecka w Gliwicach, ale na skutek jakichś nieprawidłowości, potyczek sądowych z PCPR-em, radni po prostu jej z tą funkcji odwołali. I dom rodzinny w Gliwicach został rozwiązany. I w miejsce Magdziaków, w dokumentach dotyczących powołania rodzinnego domu dziecka w sierotach, zaczęła pojawiać się pani Rau. Był też taki epizod, który potwierdza niegodziwość działań, że wtedy, kiedy z Urzędu Marszałkowskiego miała przyjechać komisja, która miała sprawdzić warunki panujące w sierotach, pan Ireneusz Kopania zażądał od rodziny Magdziaków z całym inwentarzem i z dziećmi wyniesienia się na 3 dni poza teren w ogóle sierot. Po prostu mieli gdzieś sobie wyjechać na długi weekend. Oczywiście oni odmówili tego. To też zaczęło eskalować między nimi konflikt. No, ale summa summarum, rzeczywiście ta kontrola się odbyła pod nieobecność Magdziaków. Dzieci były w szkole, oni gdzieś poza domem i powstał protokół pokontrolny podpisany przez panią już nominowaną. A jak tam ludzie z zewnątrz weszli do tego domu? No tam nie ma żadnego problemu. Trzeba pamiętać, że to jest mała miejscowość, tam ludzie się znają. Najczęściej tam się domów nie zamyka. I najprawdopodobniej również tak było w przypadku tejże kontroli. Ale rzecz jest bardzo, bardzo ciekawa i za momencik do tego wrócę bardzo krótko, ale chcę powiedzieć, że na protokołach pokontrolnych, które niejako wskazują na majątek domu dziecka, prywatny inwentarz Magdziaków, czyli wyposażenie w postaci łóżek, szafek, szaf, stołów, nie wiem, zmywarek, pralek, lodówek. Został umieszczony jako inwentarz domu dziecka, który ma przejąć pani Rau. I tutaj, zdaniem prawników, z którymi to konsultowałem, jest sprawa prokuratorska, jako że została poświadczona nieprawda na dokumencie mającym znaczenie prawne i najprawdopodobniej w niedługim czasie takie postępowanie zostanie wszczęte. Jest w tym wszystkim smutnym bałaganie, są dwie iskierki nadziei. Po pierwsze, udało nam się zainteresować ludzi z Anglii tą nieprawością, która się dzieje, i dostaliśmy informację, że 13 czerwca tego roku właśnie pan Mark przyjeżdża do Polski, ma już zabukowany lot. Czyli ten Brytyjczyk, który zorganizował te pieniądze. Tak, ten finansista, który tu na miejscu tą sytuację chce zbadać, gdyż nie miał absolutnie żadnej wiedzy na ten temat, że rodzina Magdziaków jest w ten sposób traktowana. Mamy na ten temat dość szeroką z nim korespondencję, w związku z czym no, mówimy w tej chwili o faktach. I druga rzecz, która rzadko się udaje, a w sytuacji, kiedy tą interwencję podjęliśmy wspólnie z Solidarnością Walczącą z terenu Gliwic, z innymi ludźmi o takim społecznym zacięciu, odezwał się deweloper, miejscowy deweloper, który zobowiązał się, i to już jest w tej chwili faktem, do przekazania na potrzeby rodziny Magdziaków kwoty 250 tysięcy złotych,
na zakup bądź też na remont jakiegoś obiektu, który dla nich mógłby stanowić... W sytuacji, gdyby rzeczywiście byli zmuszeni do opuszczenia, domu. I jest jeszcze informacja tak naprawdę najświeższa. Na skutek pewnych działań miejscowych polityków odezwał się prezydent Bytomia, który zaproponował im przejście pod swój zarząd, czyli do Bytomia razem ze wszystkimi dziećmi i rozważa możliwość przekazania im budynku po takim niewielkim osiedlowym przedszkolu. Lub też, jest jeszcze alternatywa, również budynek niewielkiej przychodni, która te budynki mogą po prostu za pieniądze z kolei przekazane przez tego dewelopera i przy udziale jego firmy można by wyremontować i dostosować. I tutaj to jest właśnie ten optymizm. Pytanie tutaj Łyżka Dziegciu do tego, bo to jest bardzo mało czasu, Andrzej, bo do końca czerwca to jest mało czasu. Postanowiliśmy wspólnie z Magdziakami, to znaczy my jako redakcja, bo nie wyobrażam sobie innej reakcji, prawda, tutaj nowego ekranu, niż w dalszym ciągu wspierać tą rodzinę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli zostawić ich samych sobie. Na pewno jakąś kampanię na ich rzecz też myślę, że uruchomimy, ale postanowiliśmy wspólnie z politykami, z samorządowcami, no i co najważniejsze, z bardzo prężną organizacją Solidarności Warczącej, nie dopuścić do tego, żeby oni Zostali eksmitowani, bo tak naprawdę za nimi stoją też przepisy, stoi za nich prawo, Nie można nikogo wyrzucić. Jaka to potworna niesprawiedliwość. Ja uważam, że nawet w przypadku, kiedy by na przykład, no nie wiem, nie daj Boże, gdyby PCPR czy kierownictwo PCPR-u kiedykolwiek pomyślało o tym, że może odebrać na czas tego wielkiego bałaganu, który został stworzony wokół tej rodziny, te przysposobione dzieci, ale to i tak zostaje jeszcze piątka ludzi bez dachu nad głową. W związku z czym na pewno nie dopuścimy do tego, żeby ktokolwiek wywalił ich na ulicę. Andrzej, byłeś tam u nich. Jaką to trzeba mieć konstrukcję psychiczną, żeby mając swoich trójkę dzieciaków, samemu im się nie przelewa, no bo to jeżeli nauczyciele, to rozumiem, że nie za bardzo im się, żeby jeszcze zaangażować się w opiekę nad czwórką dzieci, jedną dziewczynką, nad piątką dzieci, dziewczynką niedowidzącą i czwórką no, dzieci, jakoś, jak się okazało, niepełnosprawne. Zanim właśnie opowiem kilka takich bardzo krótkich przykładów, to chcę powiedzieć, że ci ludzie w tej chwili nie pracują jako nauczyciele. Pani Małgosia jako opiekun zastępczy dostaje z PCPR-u z umowy zlecenia wynikającą kwotę około 1800 zł. Natomiast pan Piotr również nie pracuje jako nauczyciel. Dorabia do tych skromnych pieniążków, pracując na stacji, na myjni samochodowej za kilkaset złotych miesięcznie. Nauczyciel, tak. Po prostu... Nie było tam innej pracy. Po prostu w tej rodzinie pieniądze są znikome. Ja mówię o znikomości pieniędzy, biorąc pod uwagę kwoty, które są przeznaczane ustawowe na zasilenie rodziny, a zwłaszcza dzieci. Trzeba pamiętać, że te dzieci nie miały określonej niepełnosprawności, nie miały żadnych dodatków z tego wynikających. Dopiero wczoraj dowiedziałem się, że PCPR, też nie wiem, być może to też jest zasługa, że ktoś po prostu przy tej sprawie zaczął chodzić, dostali wyrównanie od stycznia tego roku do kwoty właśnie należnej z tytułu opieki nad tego typu dziećmi. Ale mimo wszystko jest to około 6 tysięcy złotych dochodu całej rodziny z pensją, z tymi... Ósemki dzieci. Dwójki dorosłych ludzi. I biorąc pod uwagę, że opłaty
za zwykłe życie. No, szkoła. To się zamyka kwotą około 3000 zł. Życie, około 3000 zł miesięcznie. Skąd te kwoty? To są kwoty, które wynikają ze sprawozdań, które. Ja podsłuchałem, jak słyszałem, jak rozmawiałem z nimi przez telefon, że się nie przelewa. Słyszałem, że tam. No nie, nie. Tam mieli jakieś trudności, że telefon im nawet odłączyli. Prawda? Telefon, internet, tam nie ma dostępu. To jest coś, co w dzisiejszych czasach. No, że żyją bardzo z dnia na dzień. Żyją z dnia na dzień i stąd właśnie nadzieja, że udało nam się uruchomić jakieś takie społeczne pokłady dobrej woli, które sprawią, że tej rodzinie jakaś pomoc. Zanim powiesz te dwa słowa o tym, jak wygląda życie w tym domu, to ja chciałem zwrócić tutaj naszym widzom uwagę na problem tej rodziny i jeżeli Państwo mielibyście jakiś pomysł, jak im pomóc, jak tej rodzinie Magdziaków pomóc, czym wesprzeć, no to bardzo prosimy o kontakt z redakcją. Wszelka inicjatywa, wszelka pomoc, wszelka jakaś tam nawet chęć pomocy takiej, powiedziałbym, organizacyjnej, czy żeby coś zrobić, prawda? To będzie na pewno dobrze. No i zwracamy się też do wszystkich polityków i dziennikarzy, żeby troszeczkę przyjrzeli się tej sprawie. Tak, no wracając jeszcze do tego harmonogramu, czy też do tego funkcjonowania w ramach tej rodziny, to powiem, że człowiekowi, który wszedł z marszu i był kilka dni wśród nich, rzeczywiście niezmiernie trudno jest ogarnąć sposób funkcjonowania. Proszę sobie wyobrazić codzienne pranie, no mamy ładną pogodę, dzieci są na podwórku, 8 zmian ubrania, które trzeba uprać, ugotować 11 obiadów, przygotować 11 kolacji. Uczestniczyłem z czystej ciekawości w zakupach w hipermarkecie. 4 ogromne, wypełnione po brzegi wózki, oczywiście tym najbardziej takim tanim asortymentem, bo tam jednak ilość decyduje, prawda? Trzeba nakarmić tą rodzinę. Odrobienie lekcji, czyli absorbowanie tych rodziców, bo tak jak mówię, sama kolejka do ubikacji. No do ubikacji kolejka rano, mimo że są dwie, prawda, no ale to wszystko jest poukładane, kto myje zęby, gdzie myje zęby, kto jakie inne tam czynności te higieniczne wykonuje. Oczywiście nad tym trzeba mieć nadzór, bo te dzieci zapominają, gdzie mają ręcznik, zapominają, która to jest szczoteczka do zębów. A Magdziakowie, jacy to są ludzie? Jeżeli byś tak opisał, wiesz... Tego się nie da opisać. Tam trzeba po prostu z nimi być. To są ludzie uśmiechnięci. Bo to jest pan Piotr? Pan Piotr i Gocha. To są ludzie uśmiechnięci, bardzo optymistyczni. Ludzie, którzy nie potrafią mówić podniesionym głosem. Był taki moment, kiedy jeden z miejscowych polityków do nich przyjechał i ta grupa tych ośmiorga dzieci, kiedy rzuciła mu się na szyję, on taki był obwieszony takim winogronem, ten człowiek też nie wiedział, jak się zachować. Naprawdę. Te dzieci potrzebują ogromnego wsparcia, ogromnej troski, miłości i ogromnej pomocy od strony już nie państwa, bo okazało się, że państwo nawet w tej sytuacji zawiodło, ale właśnie od państwa. Społecznej. Chcę powiedzieć jeszcze tak na zakończenie. Temat na tyle jest w tej chwili aktualny, że w tej chwili trwają prace nad nowelizacją tejże ustawy. Ustawy felernej, ustawy w której niejako tworzeniu żeśmy uczestniczyli. Wtedy, kiedy jeszcze za życia świętej pamięci Katarzyny Gęsickiej procedowaliśmy w podkomisji i wskazywaliśmy właśnie możliwość wykorzystania tych przepisów do niecnych, nieraz przestępczych, a może przede wszystkim przestępczych działań,
różnej maści hochsztaplerów. Przepisów dotyczących rodzin zastępczych. Zastępczych. To ustawa nazywa się bardzo chwalebnie, bo to się nazywa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Natomiast tak naprawdę ona reguluje tylko wyłącznie pieczę zastępczą. I te przepisy właśnie pozwalają na takie skandaliczne postępowania. Na niedostrzeganie problemów, na brak nadzoru. Tak, tak. No i z tego co mogłem się zorientować, na traktowanie dzieciaków bardzo przedmiotowo. Ja się nie zawaham użyć określenia jako towar. Organy państwa, prawda? Jako towar. Bo dziś człowiek, który będzie chciał się zainteresować tym problemem szerzej, jeżeli w przeglądarkę Google wbije hasło PCPR odda, sprzeda lub zamieni dzieci, to wyświetli się lista właśnie takich instytucji, które między sobą tymi dziećmi handlują. Dlatego, żeby potem były z tego środki. Tak, tak. Dziękuję Ci, Andrzej. Musimy kończyć. I tak już nam się bardzo mocno przedłużyło. W każdym razie bardzo Cię proszę, żebyś na blogu, a także być może przy następnych rozmowach informował, co dalej się dzieje w tej sprawie. Na pewno tak. Za moment właśnie uciekam na Wiejską. Jestem umówiony z wiceprzewodniczącym komisji rodziny. Bo Dudy nie wpuścili. No więc właśnie też dostałem informację, że przepustka leży, a muszę jeszcze się tylko dowiedzieć, czy już można wejść. Także dziękuję serdecznie. Dzięki, Andrzej. Dziękuję Państwu.